W drugiej godzinie programu naszym gościem jest Majka Szura, filolog, znawczyni krajów Ameryki Łacińskiej, założycielka i współwłaścicielka biura Polka Travel. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. A proponujemy Państwu świąteczną przygodę w azjatyckim przyczółku chrześcijaństwa na Filipinach, w kraju. Gdzie są bajeczne plaże, gdzie mamy wzgórza pokryte kakaowcami i piękne kościoły. Tam Wielkanoc obchodzi się w sposób szczególny. Tradycja co roku przyciąga tysiące mieszkańców i widzów z całego świata. No, w tym roku będzie inaczej. To jest absolutny fenomen, dlatego że Filipiny są położone w odległości prawie 12 tysięcy kilometrów od Hiszpanii. A jeżeli spojrzymy na Księgę Zwyczajów Filipińczyków, zwłaszcza zwyczajów religijnych, to one są niemal tożsame z Półwyspem Iberyjskim. I skąd to się wzięło? Otóż na jedną z wysp prawie dokładnie 500 lat temu, bo było to 17 marca 1521 roku, dopłynął Ferdynand Magellan. I zastał wiele kultur, które wyznawały różne religie, bo był tam i buddyzm, i hinduizm, Cyanizm, taoizm, więc jakby wiele różnych religii, ale jednak udało się katolikom, którzy sukcesywnie od XVI wieku zaznaczali tam swoją obecność, wprowadzić tak silne rytuały i skłonić Filipińczyków do religii katolickiej do tego stopnia, że dzisiaj, w momencie kiedy my w Europie bardziej cenimy sobie to duchowe postrzeganie, tam Cały czas występuje Wielkanoc w wydaniu sprzed 500 lat i myślę, że to przyciąga turystów, bo faktycznie dziesiątki tysięcy rokrocznie przyjeżdżały po to, żeby zobaczyć, jak wygląda procesja Wielkanocna. Prawie 100 milionów ludzi, w tym 80 milionów katolików tam kościoły są pełne, prawda? Wiara jest szczera, ale ma w sobie coś z popkultury, bo wizerunki Jezusa. Wizerunki Matki Boskiej spotykamy właściwie wszędzie. To prawda. Przede wszystkim musimy spojrzeć na to, że Azjaci są, i to Azjaci nie tylko Filipińczycy, ale czy Wietnamczycy, Chińczycy, oni są nieco inaczej skonstruowani, jak chodzi o postrzeganie świata. Mają bardzo wiele synkretyzmu w sobie. W związku z powyższym u wielu kultur zobaczymy zarazem skłonności do religii buddyjskiej, jakże do wiary w kultury przodków i do religii katolickiej. Czyli wszystko to, co może, nam pomóc w życiu w jakikolwiek sposób, jest kumulowane. Poza tym, jeżeli wejdziemy do jakiegokolwiek kościoła na Filipinach, na którejkolwiek z ponad 7 tysięcy wysp, to będziemy mogli zobaczyć figury prawie takie, jak zobaczylibyśmy w kościołach choćby andaluzyjskich, Sewilli czy Kordoby, właśnie te pochodzące z XVI wieku. I tutaj bardzo ciekawa historia, mianowicie przede wszystkim okres Wielkiego Tygodnia. To jest czas, który ma w sobie faktycznie, tak jak pan powiedział, bardzo dużo ludyczności. Oprócz tego duchowego przeżywania Wielkiej Nocy muszą być bardzo silne akcenty, które w kulturze azjatyckiej, w wielu różnych innych też kulturach się pojawiają. I tak na przykład, jeżeli spojrzymy na okres Wielkiego Tygodnia, to rozpoczyna się już w środę wielkanocną taka osobista katarziz, więc ludzie starają się przygotować gotować. Wielki Czwartek przede wszystkim to jest taki dzień wyjątkowy. Jest liturgia podobna jak u nas. Jest dwunastu mężczyzn wybieranych jako dwunastu apostołów. Jest obrząd obmywania stóp, ale również jest elementem tego wieczoru. Jest wizita iglesia, czyli procesja, która prowadzi poprzez siedem różnych kościołów, czy też siedem ołtarzy. No w zależności od tego, o czym mówimy, czy większa miejscowość, czy mniejsza. Można powiedzieć, rozpoczyna się ta ceremonia triduum. Wielkiej Nocy pabasa czyli śpiewanie pieśni, które nawiązują do tych siedmiu słów Chrystusa wypowiedzianych na krzyżu i tworzą cały ten ceremonię Wielkiego Czwartku. W Manili na przykład odbywa się procesja Czarnego Jezusa, bowiem tam taką najsłynniejszą figurką w Manili w kościele jest Jesu Cristo Negro, czyli Czarny Jezus Chrystus, to figurka, która została podarowana przez Meksykanów w XVI wieku i przywieziona na statku cudownie ocalała podczas sztormu właśnie kiedy była z Meksyku transportowana na Filipiny. Potem liczne i trzęsienia ziemi i liczne kataklizmy też nie spowodowały żadnego uszczerbku na tej figurce i jest to w tej chwili jedna z najcenniejszych figurek w Manili, czyli w stolicy Filipin. Ona też towarzyszy tej wielkanocnej procesji. Od środy mamy na ulicach ludzi, którzy się samobiczują. To się zaczyna od środy wieczorem, ale tak naprawdę kumulacja dopiero nastąpi w piątek, w piątek, mm -hmm. kiedy od wczesnego rana przez wiele godzin te osoby, które pójdą potem w procesji, a czasami jest ich parę tysięcy nawet, przede wszystkim młodzi ludzie. Chcę zwrócić uwagę na to, że ten kościół przyciąga również ludzi młodych. Oni mają taką potrzebę, czasem jest to wotum błagalne, kiedy proszą o coś, czasem jakieś wotum dziękczynne, mają potrzebę pójścia w tej procesji. Tu znowu mamy tę ichnią azjatycką, taką duchowość, z tą potrzebą przeżywania czegoś tak bardzo silnie, namacalnie. No i w okresie Wielkiej Nocy, zwłaszcza przed tą procesją wielkopiątkową, najpierw starają się dokładnie Przygotować swoje plecy, zaczynają obijać witkami takimi bambusowymi. Po kilkudziesięciu minutach, kiedy te plecy są już dosyć mocno spuchnięte, wtedy następuje pierwsza część taka dosyć krwawa tego ceremoniału, mianowicie jest specjalna osoba, która ma taką szczotkę z uchwytem drewnianym i w takiej kostce drewnianej są. Kawałki szkła. Kawałki żyletki. żyletek, kawałki żyletek, mhm. i on taką szczotką, taką prawie dla fakira, dotyka pleców tych biczowników, po to, żeby upuścić nieco krwi. To są takie maleńkie, drobne nacięcia, ale jednak ta skóra jest pobudzona tym biczowaniem i zaczyna już krwawić dosyć mocno. Ten moment. Pojawia się co kilka godzin. Ci biczownicy idą w bardzo długiej procesji. Czasem siadają, czasem wypiją piwo, czasem zapalą papierosa, czasem stają się bardzo wycofani, wyciszeni, kładą się czy też uklękną przed ołtarzami, które mijają. Więc tutaj to jest bardzo ciekawe, bo mamy takie sakrum i profanum znowu pomieszane, że z jednej strony oni zachowują się w naszym aspekcie nie do końca religijnie, a z drugiej strony, no widać, taką niesamowitą właśnie potrzebę przeżywania czegoś jeszcze bardziej głęboko. Samobiczowanie jest znane właściwie od starożytności, w pewnych okresach wręcz nawet zalecane. Początkowo ta praktyka była stosowana przez duchownych. To wyszło poza mury klasztorów w połowie VIII wieku we Włoszech, później rozprzestrzeniło się na tereny Niemiec, Francji, Hiszpanii. Dotarło też do Polski, natomiast na Filipinach jest to bardzo okrutne. Tam ulice Pływają krwią, jak widzimy na zdjęciach. U nas, jeżeli patrzymy na średniowiecze, to bardzo dużo było takich poświęceń, właśnie ad majorem Dei Gloriam, ale to było w średniowieczu, czyli właśnie te 500 lat temu, a ten świat XXI wieku, tak naprawdę w okresie Wielkiej Nocy na Filipinach zatrzymał się, a wręcz cofnął się dokładnie o te 500 lat. To jest szalenie ciekawe, że tu cały czas jest potrzeba takiego namacalnego oczyszczenia. I ci ludzie nie tylko się biczują, tam dochodzi do. Wielu innych samookaleczeń. Zresztą są trzy miejscowości na Wyspie Luzon, czyli tej największej tam około 80 kilometrów od Manili, gdzie w miejscowości Pampanga na przykład, czy San Pedro Cutut, czy San Fernando są wręcz ceny z ukrzyżowania, z Golgotą, która jest na ten czas budowana, powstała i co najciekawsze, jest to z jednej strony, jak zaraz spojrzymy na to ogromne poświęcenie tych ludzi, ból, przygotowanie się na mękę, z drugiej strony ci ludzie, którzy dźwigają czasem kilkudziesięciokilogramowy, ponad pięćdziesięciokilogramowy 50 50 krzyż, tak, krzyż, którzy... Mhm czasami są osamotnieni, czyli tak jak właśnie pewnie Chrystus, który wędrował przez te stragany, są osamotnieni, a dookoła dokładnie są stragany. Tam sprzedaje się kurcza kawkary, sprzedaje się watę cukrową, sprzedaje się popcorn, przychodzą rodziny, całość z dziećmi no i patrzą na tego, który wędruje. Patrzą, ale yy. też biją drewnianymi pałkami. Nie yy. zdarza się to. Tak, zdarza Upadającego się. Upadającego człowieka. Ale w ten sposób, w ich mniemaniu, pomagają mu w tej jego świętości, pomagają mu osiągnąć to, o co prosi, prawda? Czy za co dziękuję. Czyli to, hmm, można powiedzieć, że to okładanie tego Chrystusa, bo oni się nazywają Chrystusami, te wszystkie osoby, które będą brały udział w ukrzyżowaniu, więc okładanie Chrystusa pałkami, czy też bicie, okaleczanie go w jakikolwiek sposób, ma jemu pomóc. Czyli to jest paradoksalnie, to jest traktowane jako dobry uczynek. Właśnie to, o czym powiedziałam wcześniej, że Azjaci myślą zupełnie inaczej. I dla nas wiele rzeczy będzie po prostu niezrozumiałych z naszego europejskiego punktu widzenia. Dookoła mamy aktorów wcielających się w rzymskich żołnierzy, również towarzyszących Chrystusowi. I ten człowiek idzie, idzie na wzgórze, i tam następuje no rzecz dla nas niepojęta. Ci ludzie. Dają się ukrzyżować, dają się powiesić na krzyżu, w ich stopy i ręce wbijane są ośmiocentymetrowe gwoździe. Tak, jak chodzi o Rzymian, to funkcje pewnie mieli w czasach Chrystusa taką samą, mianowicie pilnowali porządku. Tutaj też Rzymianie, czyli ci, którzy występują jako Rzymianie, pilnują porządku. Rzymianie również sprawdzą bilety nasze w momencie, kiedy będziemy szli do sektora VIP na ukrzyżowanie, to sprawdzą nam bilety, czy siedzimy w dobrym sektorze, czy nie zasłaniamy komuś, więc to jest jeden aspekt. A drugi, w momencie, kiedy ten umęczony, umordowany, okaleczony, Człowiek, który ma potrzebę bycia ukrzyżowanym, bo taką sobie naznaczył, nie wiem, czy pokutę, czy o coś prosi, jest tak naprawdę znowu osamotniony w pośród tego zgiełku, gwaru, tych dzieci, tej waty, tego kary, tego Modlić wszystkiego. Tak, modlitw, to wszystko się miesza ze sobą. To jest niesamowicie magiczne przeżycie i szalenie ciekawe socjologicznie. Wracając właśnie do Chrystusa Ukrzyżowanego, co ciekawe, są ludzie, którzy potrafią robić to kilkadziesiąt lat z rzędu. I taką postacią pierwszą, o której słyszano, to jest przede wszystkim Artemio Antiola, który od 62 roku przez 10 lat z rzędu dawał się ukrzyżować. Twierdził, Acz... że usłyszał głos Boga, każący mu się ukrzyżować tak, no nie będziemy z tym dyskutować, jeżeli tak stwierdził, to pewnie tak było. Natomiast jest Taka silna potrzeba, hmm, trudno powiedzieć, tutaj socjolog by się pewnie mógł wypowiedzieć. Mianowicie niejaki Ruben Enache, San Pedro de Cututut, krzyżował się już 33 razy. On w tym roku skończy 59 lat. Zobaczymy, czy po raz 34 da się ukrzyżować. Od kilku lat starają się to władze, przede wszystkim tych miejscowości, jakoś ubrać w ramy i sprawić, żeby jeżeli już ktoś ma taką potrzebę, żeby to było osoby młode. Do 55 roku życia ma być takie ograniczenie. Wiemy, że Ruben Eneche jest wyjątkiem, który jeżeli w tym roku się ukrzyżuje, to mając lat 59, zrobi to po raz 34. Jak długo ci ludzie wiszą na krzyżu? Czytałem, że parę minut, czy kilkanaście minut? To zależy. Bo średnia statystyczna jest około 10 minut, ale są osoby, które wytrzymały około 20 minut. Ten moment ukrzyżowania wygląda w ten sposób, że wszystkie krzyże leżą na ziemi, mają podstawy na stopy, deseczki takie, na których spoczną potem stopy osoby ukrzyżowanej. No oczywiście, tak jak postać Chrystusa, mają przebijane ręce, dłonie i przywiązywane od razu tkaniną do Krzyża i również mają przebijane stopy, i z tego, co na przykład opowiadał Ruben, jest to największy ból w momencie, kiedy gwoździe są wbijane w stopy. I potem słychać kilka, właśnie w tym całym zgiełku, gwarze, modlitwach, jękach i płaczach, słychać taki przenikliwy krzyk tych ludzi w momencie, kiedy są wbijane te gwoździe i kiedy ten krzyż wstaje po to, żeby stanąć na Golgocie. Czytałem relacje turystów, nawet ta krew rozbryzguje na nich. Tak, to prawda. I po 10, 15, maksimum 20 minutach krzyż jest opuszczany. Natychmiast pojawiają się sanitariusze, ta osoba jest zabierana albo do szpitala, albo udzielana jest jej pomoc, rany są opatrywane, a gwoździe, które zostają wyciągnięte z tych ran, spoczywają w wyjątkowym miejscu, mianowicie w specjalnym pojemniku, który ma każdy z tych chrystusów, nasączonym różnymi ziołami i alkoholem, po to, żeby mogły być te gwoździe użyte po raz kolejny za rok. I są Mało tego przekazywane jako jedna z największych relikwii rodowych. Ci, którzy, czyli Artemio czy Ruben, przekazują je swojemu najstarszemu synowi jako wyjątkowo cenną rzecz rodową. Rzecz bardzo ciekawa. Osoby, które są Chrystusami, nie mówimy tylko o trzech postaciach, prawda? My wiemy, że podczas procesji Wielkopiątkowej mamy trzy postaci, które na wzgórzu zostały ukrzyżowane. Natomiast tam, na Filipinach jest ogromna potrzeba zostania ukrzyżowanym, i nawet jest to kilkanaście lub kilkadziesiąt osób w ciągu jednego wieczoru. Filipińska duchowość ma swoją mroczną stronę, bo i relacje społeczne są tam wyjątkowo bezwzględne, walczy się o swoje. Czas męki i śmierci Jezusa to jest doskonały czas do osobistego katarzis, o czym pani powiedziała. Ale no właśnie, jak pani sądzi? To jest bardziej dla turystów, czy też dla tych mieszkańców. No bo nad procesjami krążą drony, to jest filmowane, to jest sponsorowane przez rozmaite koncerny, no i później pokazywane w telewizji te najstraszniejsze momenty. To znaczy, ja myślę, że gdyby te osoby, ci Chrystusowie, nie mieli wewnętrznej potrzeby przeżycia tego typu, to na pewno. Dla samego marketingu nie daliby się tak okaleczyć i nie cierpieliby tak bardzo. Myślę, że to są te dwojakie potrzeby. Jedna, że dzięki temu osoba z, z nizin, z biednej dzielnicy staje się sławna na cały świat, i to na pewno też dla tych osób i dla ich rodzin jest nabilitujące, ale nie sądzę, żeby. Bez jakiegokolwiek odczucia czy też potrzeby wewnętrznej, to robili. Szacuje się, że około połowy Filipińczyków ma wytatuowany różaniec na stopach i na dłoniach. A na sercu Marie? Nawet na przykład mają ogromne wizerunki twarzy Chrystusa na całej klatce piersiowej, więc są to ogromne tatuaże. Ale tutaj też znowu musimy cofnąć się do czasów prekatolickich, przed XVI wiekiem. I jeżeli spojrzymy na tatuaże magiczne, azjatyckie rozmaite, na kultury Wietnamu, kultury Chin, czy Indonezji, czy Birmy, każda z tych kultur. Od więcej niż 500 lat, od tysięcy lat, praktykowała tatuaże magiczne. Później, ponieważ religią dominującą stał się katolicyzm, w związku z powyższym tatuaże innych religii zostały zastąpione przez tatuaże katolickie, ale nadal są to tatuaże opiekuńcze, które mają nas chronić. Czyli przede wszystkim dlatego są robione na właśnie ciałach filipińczyków. Kościoły, zarówno ten w Manili, jak i w Watykanie, nie pochwalają praktyk, o których dziś mówiliśmy. Księża mówią, że przecież Jezus cierpiał już za nas wszystkich, nie potrzeba tego powtarzać, ale jednocześnie boją się, że wierni odejdą do licznych sekt które tam działają. Tak, z tego, co wiem, właśnie Watykan Odwalcie nie pochwala, natomiast Kościół Filipiński milczy jakby na ten temat, bo tak jak pan redaktor powiedział, jest to proces złożony. Jest bardzo na przykład silnie działający w tej chwili Kościół protestancki. Coraz więcej można zobaczyć też adwentystów dnia siódmego. W związku z powyższym, jeżeli praktyki, które stały się od kilkudziesięciu lat tradycją, zostaną zakazane, może to mieć skutek tak jak pan redaktor powiedział. Wielki Piątek, też a propos synkretyzmu religijnego, jest taka szalenie ciekawa ceremonia, Anting-Anting, czyli Dzień Amuletów. Chodzi o to, że tego dnia, tak jak. Tatuaże, które też chronią każdego z Filipińczyków, to każdy niemal Filipińczyk ma amulety przynajmniej jeden albo kilka dla siebie lub dla rodziny. I ten Wielki Piątek jest dniem, w którym podczas ceremonii religijnych, a więc Kościoła katolickiego są w cudzysłowie naładowywane te amulety, czyli odżywają z nową siłą na kolejny rok. I tutaj ta ceremonia Antinganting -anting jest właśnie takim przykładem kolejnym synkretyzmu religijnego. Jeżeli spojrzymy na miasto Cebu, na to najpierwsze miasto założone przez Hiszpanów w XVI wieku, czyli na część południową Filipin, nie ma już tych tradycji krwawych związanych z biczowaniem czy ukrzyżowaniem. Są nieco podobne do tradycji hiszpańskich, ale znowu sprzed 500 lat. A więc w procesji wielkopiątkowej towarzyszy wiele figur. Czasami jest to ponad 100 figur, które są prowadzone na ponad 30 srebrnych lub złotych karocach, przepięknie iluminowanych. Tłum osób, które idą w tej procesji, niesie ze sobą światło-świec, więc to wygląda przepięknie. I co ciekawe, te figury są w ten sposób rzeźbione. Żeby w momencie, kiedy wychodzą w tej procesji Wielkiego Tygodnia, sprawiały wrażenie prawdziwych postaci. Osoby, które idą, tak jak w średniowiecznej Hiszpanii, gromadzą się w kofradiach, czyli w tych bractwach specjalnie powoływanych do tego, żeby w okresie Wielkiej Nocy w tych procesjach wziąć udział. Osoby, które niosą figury procesyjne, specjalnie uczą się wiele tygodni wcześniej balansować ciałem w taki sposób, żeby niesiona przez nie figura sprawiała wrażenie prawdziwej, żywej, idącej pośród tego tłumu to jest zupełnie inne, ale równie magiczne przeżycie wielkanocne. W Wielką Sobotę uczestniczy się na Filipinach w procesji rezurekcyjnej, także w obchodach palenia ogniska. Widać radość na ulicach, ludzie wychodzą, tańczą, śpiewają. To jest w ogóle niesamowite, że po tym Wielkim Piątku, o którym tyle powiedzieliśmy, pełnym bólu, cierpienia, krwi, nagle wstaje nowy dzień i ten dzień jest zupełnie inny. Sobota i niedziela tak naprawdę to już te dwa Dni są bardzo radosne. To są dni, kiedy, zwłaszcza w niedzielę wielkanocną, kiedy znowu odbywają się procesje przede wszystkim dziewcząt przebranych w stroje aniołów, dziewcząt, kobiet ubranych w stroje bladoróżowe, bladokremowe, białe, anielskie. To są osoby, które, przecież mówimy o ponad 7 tysiącach wysp, a więc wyspiarze mają niedzielną kąpiel. Wtedy wszyscy wylegają na plażę w niedzielę rano i dokonują takiego symbolu. Symbolicznego obmycia, oczyszczenia. Obserwowała Pani święta Wielkanocne na Malcie. Tam też bardzo uroczyście się je obchodzi. Mamy to na zdjęciach w naszej galerii. Tak, świadomie wybraliśmy z rodziną Maltę na spędzenie święt Wielkiej Nocy w zeszłym roku. W tym roku mieliśmy też inne plany, a poznać inne tradycje wielkanocne, no, ale niestety się nie udało. Może na przyszły rok? <noise> tak, będzie to na przyszły rok. A tutaj jest Malta, jest o tyle ciekawa, że jak wiemy, leży pomiędzy Sycylią a tak naprawdę Afryką, bardzo blisko wybrzeży, a jednak jest krajem, od kiedy Święty Paweł stąpał po ziemi maltańskiej i od tego czasu jest krajem, krajem katolickim, więc czas procesji Wielkiego Piątku jest inny zupełnie niż na Filipinach, bardziej dostojny nobliwy, można by powiedzieć, nieco przypominający tradycje andaluzyjskie, ale z drugiej strony, ma w sobie taką tradycję chyba kawalerów maltańskich, bo bardzo dużo widać takiej dostojności, spokoju w tej tradycji. W każdej niemal miejscowości odbywają się procesje, i to są tak ustawione, żeby można było zdążyć na kilka z nich. My byliśmy na trzech procesjach, łącznie jest oczywiście z procesją w lawalecie w stolicy. Trwają po 2-3 godziny. Osoby mają przepięknie dobrane stroje, co zresztą będzie widać na zdjęciach, i kończą się przepięknie, też takim marszem z pochodniami po zachodzie słońca. W niedzielę na malcie też trwają procesje, ale są to procesje radosne, czyli niemalże ci sami ludzie w podobnych strojach, czy chłopcy w tych komrzach już nie idą tak statecznie i nobliwie, tylko biegną, wybiegają z kościoła, biegną dookoła, odwiedzają wszystkie ołtarze procesyjne, są rozradowani, rozanieleni. Wspaniale, że miałam szansę zobaczyć te same postaci, które w piątek szły w powadze i skupieniu i z ogromną radością biegły z roześmianymi oczami w niedzielę. Ciekaw jestem, jak te święta spędzą mieszkańcy Malty, Filipin i Hiszpanii, o której mówiliśmy w pierwszej godzinie programu. Naszym gościem była Majka Szura. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie.